Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co oznacza słowo niepodległość? Używamy go bardzo często. Przez 123 lata za to Polacy nie mogli podejmować decyzji politycznych. Robili z nami przedstawiciele mocarstw zaborczych Rosji, Austrii i Prus. Dopiero uzyskanie własnego państwa, niezależności od sąsiadów, umożliwiło Polakom swobodne rządzenie, zdecydowanie o tym, jak ma wyglądać ich państwo. Zapraszam na scenę Antonę Lewandowską z klasy 3C, która zrobiła piosenkę 11 listopada. Thank you.
jasnym bohaterstwem, czczą dobrą sławą. W Polsce wejście honoru miało bardzo duże znaczenie. W naszej historii, tradycji, kulturze zachowanie honoru było tożsame z pozorą patriotyczną. Utwór Honor i Gniew wykonała Agnieszka Włodarczyk z klas 6 C. Yeah.
Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego kalendarza świąt państwowych w 1937 roku. Ustawa Sejmu głosiła, że należy świętować odzyskanie przez naród polski niepodległego bytu państwowego i dzień ten poprzedza swoim uroczystym świętem niepodległości. W czasie II wojny światowej obchody zostały zakazane, ale pod osłoną nocy Polacy ozdabiali biało-czerwonymi flagami miejsca pamięci, pomniki, pisali na słupach ogłoszeniowych i na tramwajach 11 listopada 1918 roku. Po wojnie władze komunistyczne zlikwidowały Święto Niepodległości, a jakiekolwiek formy ich obchodu były traktowane jako nielegalne, bezwzględnie zwalczane przez komunistów. Dopiero w latach 80. zaczęto z inicjatywy Solidarności odprawiać nabożeństwa, organizować marsze patriotyczne, składać karty miejsca pamięci ważnej do historii Polski. Oficjalnie do przestrzeni publicznej do kalendarza świąt obchody powróciły dopiero w 1989 roku. Docenię starania i walkę naszych przodków nie tylko o niepodległość, ale także o utrzymanie tego święta. Życzę Wam obchodów Narodowego Święta Niepodległości, z których minione pokolenia były wydumne. Dziękujemy i prosimy o rozejście do salekcji.